Cukiernicy szacują, że w tegoroczny tłusty czwartek Polacy zjedzą około 100 milionów pączków. Te słodkie wypieki mają swoich amatorów również w naszym regionie. Najpopularniejsze są pączki z lukrem i marmoladą, ale nie tylko. Z malinami albo z powidłami. Ja nie mogę dużo, bo mam cukrzycę jednego. To jest taki dzień, kiedy lejemy sobie dyspensę na słodycza. Pełne ręce roboty mają cukiernie. Produkcja pączków zaczęła się już kilka dni temu. Pierwsze transporty wypieków ruszyły już do odbiorców, jednak cały czas pojawiają się nowe zamówienia. Roboty mamy bardzo dużo. Pieczemy około 50 tysięcy, smażymy pączków. Różne rodzaje, wiadomo, marmolada, malina, adwokat, toffee. Pracujemy 20 godzin, 24 można powiedzieć. No dobra, cały czas. Tegoroczny tłusty czwartek będzie o kilka procent droższy niż ubiegły. Najtańsze pączki kupimy w marketach. Za jednego średnio zapłacimy 3 zł. Jednak podobno najlepsze pączki to te robione przez nasze babcie. Ciasto nie wałkuję, tylko biorę w rękę, nie? I po prostu do środka daję powidła, kulam i rosną. Później, jak mówi babcia Bronia z Czarnkowa, około 10 minut smażenia i gotowe. Jeden pączek ma około 400 kalorii, a to oznacza, że jeden słodki wypiek odpowiada jednemu pełnemu posiłkowi. Pamiętajmy o tym, że pączek to są cukry proste, to są tłuszcze nasycone, to jest smażony produkt, więc generalnie w diecie nie jest zalecany, ale to jest wyjątkowy dzień. Teraz zła informacja dla dbających o figurę. Po karnawałowym obżarstwie przyjdzie czas na spalenie dodatkowych kalorii. Trenerzy zalecają co najmniej pół godziny ruchu. Proponuję każdą aktywność fizyczną. Tak naprawdę, czy to będzie mocny trening, czy to będzie spacer, pływanie, jakieś gry zespołowe, spinning, czy nawet yoga. Po prostu zróbmy to, co chcemy, co lubimy. Jak mówi instruktorka, joga rozluźnia mięśnie i wspomaga metabolizm. 90 minut intensywnych ćwiczeń na macie pozwoli spalić jednego pączka.